Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank. Ostatnio zakończyliśmy na planecie Batalia. Teraz będziemy lecieć na planetę Pokitaru. Zatem ruszajmy. Zasoby wodne Pokitaru były zagrożone. Jeśli Ratchet i Clank nie zniszczyliby hydrokolektorów Drake'a, tropikalny raj stałby się pustynią. Masz... Hej! Tutaj! No dobrze, zatem jesteśmy na planecie Pokitaru. I podążajmy według mapy. Spróbuję sobie tylko jeszcze ulepszyć pana wojny. Mam tutaj jedną możliwość ulepszenia. I udajmy się do Feltona razem. Jesteś tym lombaksem? A niech mnie w bułce obtoczą i rzucą destrukto bestii. Grimm mówił, że kumpluje się z lombaksem, ale mu nie wierzyłem. Pierwszy raz widzę Lombaxa na żywo. Ty pewnie jesteś Ratchet. Jakie to dziwne. Podobieństwo jest... Niezwykłe, wiem. Grimm prosił, żebyśmy pomogli zniszczyć hydrokolektory. By zniszczyć te cosie, zamontujmy w twoim statku ulepszenia. Tak się składa, że największy spec od ulepszeń jest tutaj, na konwencie komiksowym. Chodź, zaprowadzę cię do niego. Okej, okay, czyli teraz mamy odszukać technika. Rozdymiaki wychodzą na brzeg, odkąd blargowie przypuścili atak. Są wredne, ale przepyszne, jeśli wiesz, jak je przyrządzić. Okej, okay, ja sobie pozwolę... ...widzieć pana Zurkona. No nie, nie sądziłam, że jeszcze je spotkamy. Ale okej. Okay. Dobra. Dobre to było! Mój braciszek cię tego nauczył? Pan Zurkon wraca w wielkim stylu. Czy wiesz, jak się ginie? Pan Zurkon wprowadzi cię w temat. No tutaj chyba można nurkować, bo widzę, że są tam skrzynki. Ale zjawiły się te hydrokolektory i wszystko zepsuły. Jak długo trwała ta wyprawa? Jakieś 10 lat! I nawet ryby zaczęły w końcu brać! Mały Zurkon chce pójść w ślady swojego tatusia, jak dorośli. Słodki. Pan Zurkon gra w śmierci na nosie. Żałosne kreatury. Walczycie jak blargielskie muszki. Plus pan Zurkon równa się śmierć. Nie zatrzymujmy się. O rany, kolejne rozdymiaki. Dacie sobie radę, prawda? Ja tam wolę łowić ryby niż się bić, rozumiesz? Mały Zurkon chodzi do klasy ogólnej z rozszerzonym językiem
Przesłodki. Weźmy sobie pana wojnę. Chyba załatwiłeś wszystkie, chodźmy. O. To czy już mamy ten kryształ, czy... O, idealnie. Kolejna grupa. Załatwiony. Pan Furkon zagra koncert cierpienia. Patrzcie no, wodospad Torgow. Grim i ja wchodziliśmy na sam szczyt w każde święta. Szukaliśmy złotych śrubek i no takich tam. Częściej pod wodospadami są jakieś znajdźki, jak moim tym razem. Zjadę skóry w beczce. Tata dostał piany, jak się o tym dowiedział. Ech, stare dzie... Więcej rozdymiaków! Wystrzeliliśmy się, dobra, to muszę plazmokarcić elem tym razem. Dobra, udało się. Aż wy przebrzydłe. O! A nie, nie chcę iść. Dobra, zbiorę te śrubki. W ogóle są wyspy. Jeszcze tylko pozwolę sobie zebrać tutaj te śrubeczki i dopłyniemy sobie, mam nadzieję. Chociaż nie wiem, te ryby mnie chyba będą chciały zjeść, znając życie. Chodźmy, moja łódka jest tam! Jakieś bąbelki. O kurcze. Pełen konkret widzę. Świetnie. Nie mamy czasu. Wskakuj, zanim przyślą więcej żołnierzy. Już biegnę. Mam pana Zurkona i nie zawaham się go użyć. Więc lepiej rybcy, trzymajcie się z daleka. Jak się miewa stary Grim? Nie miałem żadnych wieści od niego od czasu, jak się wyniósł z galaktyki Polaris. Prowadzi warsztat, tak? Tak, na Veldin. Ciasny, ale fajny. Zajmujemy się głównie tuningiem lotnym i protokonwersjami. A teraz ty zostałeś strażnikiem. Grim na pewno jest dumny. W sumie to nie wiem. Miałem mu pomóc w jakiejś protokonwersji, ale wyszedłem w pośpiechu. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewa. Aj tam, nie przejmuj się. W końcu bronicie galaktyki. Protokonwersje mogą zaczekać. Wypas! Mój przyjaciel jest niedaleko. Będzie ci w stanie pomóc. Pana Zurkona nie da się zniszczyć. O kurczę. Ja się chyba pośpieszyłam. A, super. Most jest nieaktywny. Ci blargowie chyba naprawdę nie chcą, żebym coś złowił. Byłbyś tak dobry i aktywował most z drugiej strony? Ha! Teraz nie wskoczy? Jest, już myślałam. Przeskocz na drugą stronę! Dobrze! Włącznik mostu powinien gdzieś tam być! No, gdzieś tam jest. Dzięki! Chodźmy, to niedaleko. Dobra. Pan Zurkon przybył mordować. Pan Zurkon palnie cię między oczy. Serią kul. O rany, niedobrze. Blargowie dostali się do miasta. Teraz dymiaki tanie skóry nie sprzedadzą. By dotrzeć do mojego przyjaciela, załatwmy wszystkich przeciwników na ziemi. Wszystkim się zajmiemy. Zostań tu.
O, zestaw holokart. Świetnie, otwórzmy. No, naprawdę w sumie brakuje nam już niewielu kart. Wymień duplikaty. Udało ci się skompletować zestaw. Jestem pod wrażeniem. A, czyli na tej zasadzie możemy sobie wymień duplikat. Brawo, za tą kartę, za tę kartę. Świetnie. A możemy... Nie, to nie możemy tak zrobić z żubrem, okej. Zatem wymieńmy sobie jeszcze... Okej. A, potrzebujemy 5 duplikatów, żeby móc sobie wymienić kartę, dobra. Okej. Widzę, że w końcu stać się na Grovitron. Wpadnij do mnie. Chyba naprawdę go niedługo kupię, bo jak mam to słuchać za każdym razem, to... A, dobra, tędy przyszliśmy. Myślicie, że doleci tam bomba fuzyjna? Okej. Chodź. O. Wow. Mało brakowało. Nie bądź tak. Proszę. Daj odpocząć. No spokojnie. Okej. Bar koktajlowy po kitaru z karaoke. Może będzie tam mój przyjaciel inżynier. Kim jest twój przyjaciel? Ludzie na forach hologrowych nazywają go Duży Al. Znamy go. Poznaliśmy się w Aliro City. Oj, skończyły mi się. No to dobra, w takim razie daliśmy sobie platynowego. Właśnie Al, jeśli chodzi o ulepszenia, jest najlepszy w branży. Ale ten pożogar jest słaby w porównaniu do innych. Dobra. Aż. Ajajaj, dobra. Świetnie. Pan wojny jest potężną bronią. Dobra. O, i mamy kolejne diamenty. Czy kryształy. O kurczę, kolejna. Dobra. Okej, udało się. Pan Zurkon wraca. Czekaj! Dobra robota. Okej, chodźmy do środka. Hej, Al! Mógłbyś otworzyć? Nowe karty. Luknijmy. Okej. Jak brzmi tajne hasło? Przestań, nie każ mi tego mówić. Okej. Mam tu pełną dyskografię Lekki Orion. Mogę ją wyśpiewać? Utwór po utworze. Dobra. Cześć i chwała dużemu Alowi zdobywcy. Śmiało. Blask 20-poziomowego splatacza zaklęć jaśniejszy jest niż 4. gwiazda Juliusy Major. Masz dość śrubek, żeby kupić Grovitron? Zapraszam. Hej, Ratchet, Clank. Mała galaktyka. A jak się miewa panna Kora? Dobrze. Przyszliśmy pomóc ci zniszczyć hydrokolektory. Pomożesz ulepszyć nasz system uzbrojenia?
Dla strażników galaktyki wszystko. Co powiecie na zestaw Tesla Blast? Wykorzystuje elektroemitery zwiększające ciąg o ponad 128%. Te cacuszka przebiją nawet kadłub z rarytanium. Właśnie tego nam potrzeba. Ty prowadzisz, my osłaniamy. Ładna imprezka. Ja się tutaj jeszcze rozejrzę. A, nie ta broń. Może weźmy sobie ten plazmokarcicielem. Tylko bombą fuzyjną mogę rozwalać te skrzynie. Okej, okay, to nie będzie zatem. Śmieszne stworki. Dobra. Zobaczmy sobie zatem ulepszenia. Pan wojny, nowy poziom, więc świetnie. Idealnie. Odblokowano tajemnicze ulepszenie, celowanie termalne. Rakiety naprowadzają się na ślady cieplne przeciwników. Idealnie. Dobra, mamy jeszcze 3 kryształy. Może w tego pożogera. Tylko tutaj mogę albo w szybkostrzelność, dodatkowe śrubki, albo w amunicję. Zastanawiam się, ponieważ ta broń nie jest jakimś spełnieniem moich marzeń. Bo jest naprawdę dosyć słaba. Ale mimo wszystko przydaje się w momentach, kiedy faktycznie skończy mi się amunicja w każdej innej broni. Blarkowie zaczynają mi działać na nerwy. Pojawili się akurat, jak miałem poprowadzić panel dyskusyjny o holofilmowych adaptacjach książek. Przyjechali najwięksi blogerzy. Ja, Stuart Zurgo, Obsidia Van Schmut. Van Schmut to była? Serio? Uwielbiam ją. Totalna hejterka. Nie ma holofilmu, gry czy produktu w sieci, którego by nie zmieszała z błotem w komentarzach. Tak zjadliwa krytyka wymaga nie lada talentu. Dotarliśmy na miejsce! Małe grubaski. Trzeba na nie poczekać. No dobrze. Otworzymy maskę i zainstalujemy wam to uzbrojenie. Przeinstalowuję oprogramowanie, restartuję system i już. Wykryto zestaw Tesla wybuchowy. Ogany chłopu. Okej. Okay. X to dopalacz. No dobra. A co z tego? Pocisk to jest. Okej. Kończą nam się te Tesla rakiety. O kurczę, dobra. No dobra, czyli teraz musimy walić w spotki. Dobrze, że sporo ich tu lata. O kurczę, co tam we mnie strzelało? No dobra, czyli gdzie mamy tutaj... Cwaniaczku. No dobra, gdzie są te
pochłaniacze wody tutaj. No dobra, jeszcze jedna została. Te spotki zaraz zaatakują. Patrzcie, jak się przykampiły. Dobra. Fajnie, że w sumie one same sobie tutaj do mnie podlatują. Dobra, gdzie jest kolejny cwaniaczek? Tu jest jeden. Dobra. Okej, okay, nie było najgorzej. Coś niesamowitego! Wiecie, jakby co, polecam się na przyszłość. Może chcecie nowy odrzutnik? Wczoraj ściągnąłem holoplany. Cudowny sprzęt! Chyba byłby użyteczny. Rekalibruję port awioniczny, aktualizacja oprogramowania. Jeszcze chwila. No, dalej. I gotowe. Sprzęt jest gotowy. Formalnie potrzebujesz licencji typu B na korzystanie z maszyny, ale co mi tam? Jesteście strażnikami. Teraz będzie ci łatwiej dostać się do pomp. Okej. Tu mamy turbo. Lala. Bariera bezpieczeństwa wyłączona. Może teraz znajdziemy drogę do przepompowni. Blargiańska przepompownia. A nie! O, mogliby to bardziej dopracować. Chciałam zmienić broń i... zapomniałam się oddalić. Strasznie cuchnie, jak śluz z zamebuina. Blargowie na pewno ukryli tu jakiś łup. Dobra. Tutaj musimy chyba po prostu zanurkować, a następnie tam zadziałać intruzerem. Aż te. Gluciory. Okej. Przybył mały Zurkan. Odsączmy wodę. To musiało być takie niesamowite wrażenie, kiedy na przykład jesteście, nie, przykładowo albo w łodzi podwodnej, albo w jakimś hotelu pod wodą i macie taki niesamowity widok z głębin. Świetna przygoda. Musiałaby to być.
Ogólnie sama kwestia nurkowania jest bardzo przyjemną rzeczą. Nie wiem, czy ktoś z was miał przyjemność nurkować albo snurkować. Dobra, tutaj mamy trzy pierścienie. Okej. Ten jest wyłączony. Tutaj ten również jest wyłączony. Dobra, czyli... A, dobra. Czyli ten mógłby być tu. Te zostaną. A tego przeskoczymy tutaj. Też nie tak? A, dobra. Pan Zurkon wykona symfonię bólu. Tak patrzę, co to tam skacze? Mówię, kurde. Dobra. Stąd przyszliśmy, chodźmy tutaj. Okej. Ale my tu teraz nie podlecimy. Musimy chyba... z powrotem wpuścić wodę chyba. Zobacz, tatusiu, brak pulsu. Okej. Wejdzie się bez większego nurkowania. To ruchome. Hej! Chciałam się pośpieszyć. Ale jak zwykle pośpiech nie jest wskazany. Serio? Dobra. Ten jest intruzer tutaj. O! Widzę też holokartę. Rozwalmy to. Świetnie. Zobaczmy, co nam nowego wpadło. Mamy 6 duplikatów, więc możemy sobie kolejną kartę wymienić. A może wymieńmy tutaj te. Zestaw skompletowany. Świetnie. Masz dość
śrubek, żeby kupić grawitron. Zapraszam! Dobra, użyjmy intruzera. Ulala. Dobra. Zobaczmy. Tutaj są dwa. Będzie. Spróbujmy w ten sposób. A, bo ten też ma dwa. Dobra. Tutaj są dwa szerokie. Więc one mogą być tylko tak. Ten jeden będzie musiał się też dostosować do tego. Więc ten pójdzie na środek. Świetnie. Okej, użyjmy tutaj bomby. Dobra. Okej, kilka wybuchło. Zapewne nie wszystkie. A szkoda, bo nie mogę z tej pozycji płynącej. Strzelać, nie? Okej, tutaj wyjść nie mogę. Więc może pozwolę sobie na razie to aktywować. Świetnie. Moje ulubieńcy. Okej. Chyba jest najlepsza broń na nich. Wystrzelaliśmy się. Okej, świetnie. A, tutaj zastanawiałam się, czy to są skrzynki do rozwalenia, ale chyba jednak można wskoczyć. Pan Zurkon się nudzi. Maska tlenowa. W końcu mogę oddychać pod wodą. O. To świetna wiadomość. Faktycznie nie ucieka nam już tak jakby czas. Oj.
Widzę skrzynki. Myślę, że fajnie by było sobie je... Aha, już nie muszę się wynurzać. Taki odruch mi został. Okej. Dobra. Świetnie. Nadzieję mimo wszystko, że te rybki mnie nie pokąsają. Nie wiem, czy sobie tutaj nie ponurkuję. Może jeszcze coś nam się uda znaleźć? Okej. Chyba się nie zapowiada, żeby miało być... A, dobra, są jeszcze. Bierzmy sobie te śrubki. A, dokonaliśmy już do wodospadu. Coś pod wodospadem ewentualnie. Nie zapowiada się. Dobrze, wydaje mi się, że no to będzie na razie tyle z nurkowania. Dajmy się do naszego statku. Z tego co widzę, dostań się na szczyt wodospadu. A, dobra, czyli tu w sumie... Możemy się dostać... A chyba chodzi o ten taki... O ten drugi wodospad. Zapewne powinno być gdzieś jakieś przejście. Skoro możemy się tam dostać. A to myślę poszukamy już w następnym odcinku, moi drodzy. A tym samym dziękuję wam, że jesteście i oczywiście zapraszam do komentowania, pozostawienia po sobie łapki w górę oraz do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Do zobaczenia. Cześć!